Rewitalizacja dawnego pałacu Piklera przy ulicy Zgorzeleckiej to wielomilionowy projekt współfinansowany z pieniędzy spoza miejskiego budżetu. Kompleksowy remont tego budynku uczyni zeń nowoczesną nową siedzibę Boleseckiego Muzeum Ceramiki. Równocześnie trwają już prace, których efektem będzie nowa funkcja budynku muzeum przy ulicy Kutuzowa. Kolejna umowa to adaptacja budynku Muzeum Ceramiki na ulicy Kutuzowa na Centrum Dawnych Technik Garncarskich w ramach zadania pod nazwą Centra Dawnych Rzemiosł na szlaku Via Fabrilis. Wykonawcą jest firma z Wrocławia, przedsiębiorstwo budowlane Savrem. Wynagrodzenie prawie 6 milionów złotych. Przypominam, że te środki pochodzą z funduszu współpracy, z programu współpracy terytorialnej Polska-Czechy. Udział funduszy z budżetu miasta w tym projekcie to niespełna 1 000 000 złotych. W budynku intensywnie przygotowywana jest przeprowadzka, a równocześnie prowadzone są prace dotyczące jednego z najstarszych na ziemi bolsawieckiej pieców ceramicznych. Na ulicy, to jest ulica Widok, zostały przeprowadzone prace budowlane i ten komin będzie przeniesiony i tutaj na ulicy Kutuzowa będziemy mieli takie Centrum Dawnych Technik Ceramicznych, Technik Garncarskich, co ważne sfinansowane w ogromnej części przez środki z Unii Europejskiej. Cała ta inwestycja realizowana będzie w ramach inwestycyjnych działań samorządu miejskiego na 2023 rok. Wpisana jest bowiem w przyszłoroczny budżet Bolesławca.